Funkcja f jest zdefiniowana wzorem f od t równa się minus 2t plus 5. Jaka jest wartość t, dla której f od t jest równe 13? No dobrze, czyli mamy tutaj naszą funkcję, czyli f od t równe 13, czyli w miejsce f od t w tym równaniu musimy wstawić minus 2t plus 5, a następnie rozwiązać powstałe w ten sposób równanie. Czyli tutaj f od t to jest minus 2t plus 5 i to jest, ma być równe 13. Prawda? W ten sposób dostaliśmy równanie z jedną niewiadomą. No to co? To musimy je rozwiązać. Czyli tak, powiedzmy, chcemy po jednej stronie mieć t, czyli od obu stron odejmujemy 5. Tak, i wtedy po lewej zostaje minus 2t, a po prawej mamy 13 minus 5, czyli 8. No i teraz dzielimy obie strony przez minus 2. I po lewej stronie otrzymujemy t, a po prawej 8 dzielone przez minus 2, czyli minus 4. Czyli wartością argumentu, dla której wartość funkcji jest 13, jest liczba minus 4. No, czyli f od minus 4 jest równe 13. No, czyli tu jest nasza f. Jak włożymy minus 4, no to wyjmiemy 13. No, czyli znajdowanie wartości argumentu, dla której znana jest wartość funkcji, na ogół polega na rozwiązaniu pewnego równania z jedną niewiadomą.